Siemanko, z tej strony Sebol. Właśnie nadszedł ten dzień, nadeszła ta chwila, że właśnie wydałem swoją płytę. Płyta Sebol, Sebol Gang 2019. Tak wygląda z przodu, tak wygląda w środku. Karteczka musi być. A tak wygląda z tyłu. Nie mam żadnej wytwórni, nie stać mnie na wytwórni i żadna wytwórnia mnie nie wydała, więc nie mam wytwórni. Mianowicie zrobiłem tak. Będzie aukcja na Allegro, link jest w opisie. Ktoś chętny, zapraszam do licytowania. Oczywiście płyta będzie z autografem. Tutaj podpiszę dla kogo. I jeżeli ktoś nie miałby Allegro, ale można teraz Allegro zakładać bez konta, to można spróbować jakoś tam, nie wiem, w komentarzu napisać, że chętny, albo prywatnie, ale żeby nie było tak, że nie wiem. Bardziej skupiam się na tym Allegro bardziej, bo ktoś napisze mi tak, ktoś na przykład, widz albo widzka, nie wiem, weźmie na przykład za 20 zł tą płytę, wygra licytację i ktoś powie mi, ja ci dam 50. Potem ja powiem tej osobie, że słuchaj, za 20 nie mogę, bo ktoś kupuje. I ktoś przebił. I ktoś mi potem powie, nie żartowałem, to nie, nie róbmy sobie jaj, poważne oferty mnie interesują. I licytacja też jest poważna. Więc Sebol, Sebol Gang 2019, tytuły piosenek, wszystko jest. Link będzie na dole w opisie do aukcji. No. I co? Wchodźcie na aukcję. 6 dni trwa akcja. Znaczy 7 dni, ale to podało 6, ale 7. Tydzień trwa aukcja. I co? To by było na tyle. Trzymajcie się i zapraszam do aukcji i do wygrywania. Kto wygra, to będzie posiadaczem jedynej płyty, która jest dostępna na rynku, moja. Pa, pa.